Trud młodzieży włożony w naukę został doceniony. Starosta powiatowy nagrodził najlepszych uczniów spośród wszystkich placówek oświatowych, którymi powiat tarnobrzeski zarządza. 12 żaków otrzymało wyróżnienie w postaci rocznego stypendium. Nie tylko mają wysoką średnią ocen. Spośród innych wyróżnia ich również zaangażowanie w różnego rodzaju szkolne przedsięwzięcia i zajęcia pozalekcyjne. Co roku takich uczniów nagradza starosta powiatowy i tym razem wyróżnił po 3 uczniów z każdej placówki. Zespołu szkół nr 1 w Nowej Dębie, zespołu szkół nr 2 w Nowej Dębie, zespołu szkół w Gorzycach oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Grębowie. Nie było to łatwe zadanie, bo zdolnych uczniów w powiecie tarnobrzeskim nie brakuje. No to rzeczywiście nie jest prosta sprawa, bo myślę, że ta najtrudniejsza część należy do dyrektorów szkół. My już mamy troszeczkę łatwiej, ale to oni proponują te osoby, którym te stypendia mają być przyznane. A to rzeczywiście dzieciaki i młodzież wszechstronnie uzdolnione, bo to i poloniści, i umysły ścisłe, matematycy, i informatycy, sportowcy. Rzeczywiście bardzo szeroki wachlarz tych uzdolnień i zainteresowań. Podczas gali stypendialnej przedstawiciele władz powiatu mieli okazję bliżej poznać zainteresowania wyróżnionych uczniów. W czasie krótkiej rozmowy młodzież opowiadała o swoich pasjach i sukcesach. Moje takie najważniejsze zainteresowania związane ze szkołą to m.in. historia czy chociażby literatura, a poza tym tańczę w zespole pieśni i tańca dębianie. Moimi zainteresowaniami, takimi hobby jest jeździectwo przede wszystkim oraz też siatkówka. Mam swojego konia. Startuję w zawodach. Największe takie osiągnięcie to Mistrzostwo Polski w dyscyplinie dopiero rozwijającej się TEK-PTTK. Jestem na profilu politechnicznym i moim największym zamiłowaniem jest matematyka, ale nie ograniczam się tylko do tego i przedmioty humanistyczne również stanowią dla mnie przyjemność i bardzo lubię czytać kryminały. Wyróżnieniem i docenieniem uczniów jest roczne stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie. Stypendium, a jednocześnie gratulacje otrzymali z rąk starosty powiatowego. Myślę, że jest to jakaś taka kwota, która na takie kieszonkowe, które na zaspokojenie takich podstawowych jakichś tematów związanych z rozwijaniem swoich pasji, może temu sprostać, bo mówię, można sobie opłacić czy jakiś kurs, czy jakieś treningi. Jest to taka kwota, która mówię, może nie jest zbyt wysoka, ale w skali roku, jeśli jest to 1000 zł, to już za te 1000 zł można coś zrobić. Na pewno daje mi to większe możliwości w rozwijaniu moich talentów i umiejętności. Będę dalej pracować na osiągnięcia. Mnie to bardzo mobilizuje, bo to stypendium dało mi do myślenia, że ja też się do czegoś nadaję, że coś potrafię i że po prostu mi to wychodzi i że należy tak jakby kontynuować swoje rozwijanie się dalej w tym kierunku.